Od kilkunastu lat sprzedaż bezpośrednia rozwija się stabilnie. To nie są wzrosty takie, jak były w latach 90., czyli dwucyfrowe, ale mniej więcej w tempie od 3 do 5% rocznie. I taki właśnie 5% wzrost był w ubiegłym roku. Obroty ogólne branży to jest ponad 3 miliardy 150 milionów złotych. Z branżą współpracuje prawie milion osób. Sprzedają się przede wszystkim kosmetyki, to jest ponad 60% całości sprzedaży. Poza tym suplementy diety, artykuły dietetyczne, 11%, na tym samym poziomie artykuły gospodarstwa domowego. Sprzedaje się również odzież, biżuteria, galanteria damska zwłaszcza, no i trochę usług telekomunikacyjnych i energetycznych. Czarny PR robią nam firmy nieuczciwe, których nie jest tak dużo. Myślę, że ich udział w ogólnych obrotach to jest na poziomie 5%, ale niestety są widoczne, ponieważ stosują, jak to się mówi, nieuczciwe praktyki rynkowe. Na ogół oszukańcze, oszukują zwłaszcza starsze osoby, naciągają na zakupy artykułów, które nie są potrzebne albo na które ich po prostu nie stać. Organizują takie duże zbiorowe pokazy, czego nie robią firmy rzetelne, uczciwe, takie jak te zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Sprzedaży Bezpośredniej. Firmy rzetelne respektują wszystkie możliwe przepisy konsumenckie. Mało tego, mamy własny kodeks etyczny, którego przepisy dają więcej praw i możliwości konsumentom niż obowiązujące regulacje prawne. Wszystko wskazuje na to, że branża będzie się rozwijać nadal stabilnie, mniej więcej w tym samym tempie jak do tej pory, mimo że mamy konkurencję w postaci na przykład sprzedaży internetowej, ale okazuje się, że branża świetnie sobie poradziła, zaadaptowała nowe technologie, media społecznościowe i używa ich po to, żeby właśnie kontaktować się z klientami. Klienci też są zadowoleni. Cała sprawa kontaktów, relacji między sprzedawcą a kupującym, które jest podstawą sprzedaży bezpośredniej, nabiera tutaj znaczenia i myślę, że to zawsze będzie odgrywało istotną rolę, chociaż trzeba sobie oczywiście zdać sprawę z tego, że branża jest uzupełniającą branżą w stosunku do na przykład sprzedaży sklepowej.